Jak odnaleźć sens życia? Kiedy prowadziłem warsztaty dla młodzieży, to pytałem ich w ogóle, z czym to się wiąże, co to jest ten cały sens życia. Na ogół wskazywali na takie kwestie jak miłość, rodzina, relacje, jakieś pasje, cele życiowe. Ale w większości przypadków jednak wiązało się to z relacjami w psychologii, w psychoterapii takim specjalistą od sensu życia był Viktor Frankl, psychiatra, który kiedy wybuchła druga wojna światowa trafił do obozu koncentracyjnego i on miał przy sobie rękopis swojej książki, którą żołnierz w obozie zabrał mu. On, nie wiedząc, że to jest obóz śmierci, w pierwszym odruchu chciał się rzucić na tego żołnierza i odebrać tę książkę. Współwięźniowie go przed tym jakoś powstrzymali. I takim pierwszym, właśnie, pierwszą rzeczą, która go trzymała przy życiu w obozie, była taka złość i stwierdzenie, że musi tę książkę napisać jeszcze raz, ponieważ dużo włożył wysiłku w ten rękopis. I to był taki pierwszy sens, który trzymał go przy życiu. Jako lekarz-psychiatra, oczywiście, przyglądał się ludzkim zachowaniom i zauważył, że zdarza się, że do obozu trafiali na przykład trafiały osoby bardzo silne fizycznie, ale mimo wszystko tak się jakoś działo, że dosyć szybko upadały na zdrowiu i umierały. A niektóre osoby. Słabego zdrowia, chore na gruźlicę czy na inne choroby, potrafiły przetrwać niekiedy prawie cały, cały czas tego trwania tego obozu. I on odkrył, że jednych od drugich różniło właśnie to, że ci, którzy potrafili przetrwać dłużej, to były osoby, które potrafiły nadać sens temu, co tam się dzieje w tym obozie. Natomiast ci, którzy się załamywali, stwierdzali, że. No w takim razie, tutaj widzę, że widzimy, że jest piekło na ziemi, że to wszystko nie ma sensu, to oni dosyć szybko umierali. Czyli ci, którzy się potrafili w tym obozie odnaleźć i umieli nadać sens temu, co tam się dzieje, to, to były osoby, które umiały nadać sens tak naprawdę cierpieniu i śmierci. I w zdecydowanej większości były to osoby wierzące. Wiktor Frankl y, zauważył, że są różne rodzaje sensów, y, powiedzmy, że małe, średnie i duże, ale że jest też coś takiego jak super sens, czyli sens, który istnieje obiektywnie, y, ale nie wszyscy go jeszcze odkryli. I y, 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 jego zdaniem sens istnieje zawsze, ale właśnie, y, bo pokazuje, pokazywała to rzeczywistość osobowa, że w tej samej sytuacji niektórzy ten sens odnajdywali, a inni nie. Natomiast on odkrył bardzo ważną rzecz, że nawet jeśli ktoś nie widzi sensu, to każdy człowiek ma taką zdolność, żeby tego sensu zacząć szukać. I myślę, że to jest dobra wiadomość. Zachęcam też, jeśli ktoś na przykład mówi, że nie ma sensu, że życie nie ma sensu, to często na przykład depresji takie przekonania towarzyszą, żeby zamienił to zdanie na, na początek na takie, że ja nie widzę sensu, I że go nie ma, no tylko że ja go na razie nie dostrzegam. To może być taki pierwszy krok w kierunku, no właśnie, odnalezienia go. No i też myślę, że warto wziąć sobie do serca te słowa młodzieży, która stwierdzała właśnie, że sens często wiąże się z miłością, z relacjami. No i oczywiście też my jako osoby wierzące wiemy, że sens życia nie jest tu na Ziemi, tylko już później.